Cześć, jestem Adam Prociński, mam 36 lat i zajmuję się robieniem zdjęć, ale zajmuję się też dubbingowaniem, zajmuję się pszczołami, pracami w ogrodzie i najróżniejszymi innymi sytuacjami. To, co jest za mną, to jest zamknięcie pewnego etapu w tym, czym się zajmuję. Mianowicie jest to wystawa moich zdjęć, które udało mi się zrobić w ramach sesji zdjęciowych dla TVN Warner Bros. Discovery na przestrzeni niemalże 10 lat. To są sytuacje, które się zradzały naprawdę między ujęciami, naprawdę między tymi komercyjnymi sytuacjami dla klienta. Ja po prostu próbowałem znaleźć sekundę dla siebie, żeby złapać tego aktora, chwilę z nim pobyć sam na sam, spytać się go o coś, albo być zapytanym przez niego o coś, albo po prostu pomilczeć, albo dać jakieś gigantyczne, trudne zadanie. To są najróżniejsze stany i najróżniejsze jakby dialogi między nami. Efektem tego są po prostu tych kilka zdjęć za mną, na które zapraszam, żebyście wpadli i zobaczyli. Ciężko jest wybrać jedno zdjęcie albo trzy zdjęcia spośród 75 aktorów. Każdy z nich jest wyjątkowy i każda sytuacja jest wyjątkowa i pamiętam moje darcie mordy po prostu z podniecenia, jak widziałem, że to mam, ale jest kilka zdjęć. Jedno szczególne jest zdjęcie, bo to nie jest moje zdjęcie. I chciałbym to bardzo podkreślić, że te zdjęcia, nie można się do nich przywiązywać. To zdjęcie to jest Piotrka Wasińskiego zdjęcie, fryzjera, stylisty fryzur, który kazał mi po prostu stanąć, kazał Wanessie Aleksander zamknąć oczy i wymyślił sobie, że zrobi zdjęcie, jakby wiał wiatr. Ten wiatr nie wiał, tylko on te włosy tak ułożył po prostu. Więc jakby autorem, no nie wiem, ja nacisnąłem przycisk migawki, ale autorem tego zdjęcia jest on. I to jest fajne i to jest to zdjęcie. Także, żeby powstało to, co jest za mną, myślę, że ta cecha skracania dystansu, takiej chęci dotyku, to są takie cechy, które bardzo pomagają. Prowokowania. Tak, no to jest taki zespół cech, który po prostu pozwala mi robić to, co robię. Łączyć kropki, godzić klienta i bohatera. Ważyć rację, być w kompromisach, akceptować, stawiać się nagle i się nie zgadzać na coś, jak ktoś też ma taką potrzebę, żeby huknąć na przykład. No to jest trochę aktorstwo w zasadzie, albo jakieś takie, nie wiem, może jedna z cech tego zawodu. No taka plastyczność, generalnie to jest, chyba bym to nazwał po prostu taką bardzo, bardzo ultra plastycznością. I przede wszystkim, najważniejsze, uwielbiam ludzi, fascynują mnie ludzie, człowiek, i uwielbiam pracować z ludźmi. Za moimi plecami, którzy mi chuchają na kark i mówią już, masz to. I przede mną, po prostu lubię ludzi, lubię z nimi pracować. Lubicie tych aktorów, którzy grają w serialach Playera, no to jest obowiązkowe, że to musicie przyjść, po prostu zobaczcie, bo to jest inna odsłona ich, to jest moment, w którym ich nie zobaczycie tak oficjalnie, także no, warto. Adam Pluciński, niesamowita osoba, postać, fotograf, artysta. Jestem bardzo szczęśliwa, że go poznałam. Naprawdę potrafi, powiem o mnie, no bo nie wiem, jak się opowiem o sobie. Potrafił ze mnie wydobyć coś, czego do tej pory nikt, żaden
żaden z fotografów nie zrobił, a ja bardzo nie lubię się fotografować. Poczułam się u niego komfortowo, na totalnym luzie i dzięki temu wyszło takie zdjęcie, którego nawet sobie nie wyobrażałam. A tutaj parę zdjęć przykuło moją uwagę i powiem o jednym ostatnim. Jest to zdjęcie Janickiego. Janickiego takiego nie widziałam. Mateusz Janicki. Bardzo dobre zdjęcie. Adam, gratulacje. Piękna wystawa. Przychodźcie i oglądajcie. Adam Pluciński to jest taki fotograf, który kocha aktorów, twórców. I właściwie, kiedy zrobi ci zdjęcie, to marzysz, żeby tak wyglądać, jak on cię widzi. To jest wspaniałe. Ma niezwykłą energię. Zawsze na tych sesjach dobrze się czuje, bo on po prostu uwielbia łapać kontakt i łączność z aktorem. Właściwie ja po sesji z nim zawsze jestem przekonana, że to wszystko, co on mówi na tej sesji o mnie, jest prawdą. Dlatego dzisiaj jestem trochę zdziwiona, że nie tylko mi to mówił, że to jest masa dobrych zdjęć kolegów i koleżanek. Oczywiście żartuję. Jest rzeczywiście masa świetnych zdjęć zbieranych przez 10 lat. To jest imponujące. Ta energia jest ekstra i to się czuje, jakim Adam jest człowiekiem. Cześć Kasia. Jak wiem, że Adam będzie robił zdjęcia, to wiem, że... Znaczy, to mogę być spokojna, że one będą dobre i że się uda. To może zacznę od Adama. Ja z Adamem poznałam się przy produkcji Listy do M3. Adam robił wtedy właśnie sesję zdjęciową, promującą film. I mi się z nim bardzo dobrze pracowało. On jest szalenie miłą, skromną i taką ciepłą osobą, więc faktycznie człowiek na planie czuje się bardzo... Pewnie czuję się bardzo zaopiekowany i nie boi się też otworzyć. Mówię tutaj o jakichś emocjach właśnie, które pojawiają się między ujęciami, bo o tym jest ta wystawa. Ja jestem zachwycona tą wystawą. Ona jest dla mnie jakąś taką całościową mozaiką różnorodnych kolorów, wszechświatów, tak jak Adam to powiedział, bo każdy z tych aktorek właśnie pokazanych na wystawie jest osobnym wszechświatem, bardzo, bardzo silnymi osobowościami, które cudownie podziwiać właśnie też w takich innych wydaniach. Po niektórych zdjęciach na przykład, nie wiem, czy wcieleń, jak na przykład Małgosi Sochy, nie widziałam wcześniej, a podoba mi się szalenie. Jej zdjęcie jest totalnie inne niż do tej pory mogłam oglądać. Nie chcę też mówić, które mi się najbardziej podobają, czy też najmniej, bo wszystkie mi się tak naprawdę podobają. I jestem bardzo też zaszczycona, będąc wśród właśnie takich osób, będąc wśród tak wyjątkowych aktorów i aktorek. Także zapraszam wszystkich do oglądania tej wystawy. Słuchajcie, prawdopodobnie słyszeliście też o Adamie Plucińskim, operatorze. To nie ja, ja robię zdjęcia, pojedyncze klatki. Tamten Adam Pluciński jest rzeczywiście operatorem i rzeczywiście żyje. I go znam, nawet się z nim spotkałem kiedyś. I ma przerąbane na Instagramie, bo nawet moja mama do niego pisze: synku, o której będziecie z Asią, bo zrobiłam już ziemniaki, wstawiam i tak dalej. I on wtedy pisze: mamo, nie jesteś moją mamą. Ale mogę napisać: nie, dobra, to ja już zadzwonię do mojego syna, dzięki, spoko, przepraszam cię, Adasiu. Potem zaczął do niego pisać: synku, nawet, nie wiesz. Także ja jestem tym drugim Adamem Plucińskim, tym łysym, bez włosów. On ma chyba jeszcze włosy, z tego co pamiętam.